Muzyka uniwersalny język, który rozbrzmiewa w nas od wielu lat. Muzyka jest obecna w życiu ludzi, jest obecna we wszystkich kulturach, językach i pokoleniach, łącząc nas melodiami, rytmami i harmoniami. Zawsze czuliśmy jego moc wywoływania emocji, od największej radości po najgłębszy smutek. Ale oprócz tego, że potrafi nas poruszyć, nauka odkrywa coś jeszcze bardziej zaskakującego. Muzyka ma bezpośredni wpływ na nasze ciało, rezonując w najgłębszej części naszej istoty, w naszym dna. Numer 1. Fale dźwiękowe niewidzialni posłańcy wpływający na nasze komórki. Choć ich nie widzimy, fale te mają niesamowitą moc oddziaływania na nasze ciało i umysł. Od czasów starożytnych ludzkość wykorzystywała muzykę i dźwięk do leczenia, inspirowania i łączenia. Aby zrozumieć, jak muzyka może wpływać na nasze dna, Musimy najpierw zrozumieć, czym jest muzyka. Muzyka to nie tylko ciąg nut i rytmów, to forma sztuki, która przekracza bariery języka i kultury. Jest wyrazem emocji, historii i ludzkich doświadczeń. Podstawą muzyki są wibracje. Każda nuta, którą słyszymy, jest wynikiem określonej wibracji rozchodzącej się w powietrzu. Wibracje te mogą być wytwarzane przez różne źródła, takie jak instrumenty muzyczne ludzki głos, a nawet naturalne dźwięki. Fale dźwiękowe, wytwarzane przez instrumenty lub głos, przemieszczają się w powietrzu, aż dotrą do naszych uszu. Ta podróż jest fascynująca, ponieważ fale dźwiękowe mogą przemieszczać się w różnych ośrodkach, takich jak powietrze, woda, a nawet ciała stałe. Fale te, chociaż ich nie widzimy, mają energię, która przekazywana jest do naszego organizmu poprzez błonę bębenkową i ucho wewnętrzne. Błona bębenkowa, cienka, wrażliwa membrana, wibruje w odpowiedzi na te fale dźwiękowe, przekształcając energię mechaniczną w sygnały elektryczne. Energia ta jest przekształcana w sygnały elektryczne, które docierają do mózgu, gdzie są przetwarzane i interpretowane jako dźwięk. Mózg ze swoimi niesamowitymi możliwościami przetwarzania rozszyfrowuje te sygnały i pozwala nam doświadczać muzyki w całym jej bogactwie i złożoności. Ale tu pojawia się interesująca rzecz. Te wibracje nie pozostają w mózgu. Fale dźwiękowe mają zdolność rezonowania z różnymi częściami naszego ciała, tworząc efekt harmonizujący, który może mieć wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Tak jak po wrzuceniu kamienia do stawu powstają fale, które się rozszerzają, tak samo wibracje dźwiękowe rozprzestrzeniają się po całym naszym ciele, oddziałując z naszymi komórkami. Te interakcje mogą mieć głębokie skutki od zmniejszenia stresu po poprawę funkcji komórkowych. Ostatnie badania wykazały, że wibracje dźwiękowe mogą wpływać na ekspresję genetyczną, modulując aktywność niektórych genów. Otwiera to fascynujące pole badań nad tym, jak muzykę i dźwięk można wykorzystać jako narzędzia terapeutyczne. Wyobraź sobie przyszłość, w której muzyka jest nie tylko źródłem rozrywki, ale także potężnym lekarstwem, które może leczyć choroby i poprawiać jakość naszego życia. Nauka dopiero zaczyna odkrywać potencjał tych niewidzialnych wibracji. Na przykład terapia dźwiękiem wykorzystuje określone częstotliwości do leczenia różnych schorzeń, od przewlekłego bólu po zaburzenia snu. Dostrajając się do naturalnych częstotliwości organizmu, terapie te mogą wspomagać gojenie i równowagę. Krótko mówiąc, fale dźwiękowe to znacznie więcej niż zwykłe wibracje powietrza. Są niewidzialnymi posłańcami, którzy mają moc wpływania na nasze komórki, wpływania na nasze zdrowie i przekształcania naszego życia. Następnym razem, gdy będziesz słuchać swojej ulubionej piosenki, pamiętaj, że doświadczasz czegoś znacznie głębszego, niż się wydaje. Numer 2. Dna jako receptor. Dekodowanie melodii wszechświata. Nasze dna, cząsteczka zawierająca instrukcje dotyczące budowy i utrzymania naszego ciała, jest bardzo wrażliwe na wibracje. Wyobraźmy sobie dna jako antenę przygotowaną do odbioru i reagowania na różne częstotliwości. Fale dźwiękowe, takie jak fale świetlne lub fale elektromagnetyczne, mogą oddziaływać z tą anteną, zmieniając jej aktywność. W ten sposób muzyka, której słuchamy, może wpływać na ekspresję naszych genów, aktywując lub dezaktywując pewne funkcje komórkowe. Numer 3. Nauka mówi, badania ujawniające wpływ muzyki na nasz organizm. Pomysł, że muzyka może wpływać na nasze dna, to nie tylko teoria, to rzeczywistość zbadana i potwierdzona licznymi badaniami naukowymi. Na przestrzeni lat wiele badań naukowych wykazało, że słuchanie różnych rodzajów muzyki może generować wymierne zmiany w naszym organizmie. Zmiany te mają charakter nie tylko emocjonalny czy psychiczny, ale także fizyczny i biologiczny. Zaobserwowano na przykład, że muzyka klasyczna może stymulować produkcję dopaminy, substancji w naszym mózgu związanej z przyjemnością i motywacją. Dopamina jest kluczowym neuroprzekaźnikiem wpływającym na nasz nastrój i ogólne samopoczucie. Kiedy słuchamy muzyki, którą lubimy, nasz mózg uwalnia dopaminę, która sprawia, że czujemy się szczęśliwi i zmotywowani. Efekt ten jest podobny do tego, jakiego doświadczamy, gdy zjadamy ulubione danie lub osiągamy ważny cel. Dodatkowo relaksująca muzyka może obniżyć poziom hormonu stresu, kortyzolu. Kortyzol znany jest ze swojej roli w reakcji na stres, a podwyższony poziom tego hormonu może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Inne badania wykazały, że muzyka może wpływać na ciśnienie krwi, tętno, a nawet odpowiedź immunologiczną. Muzyka o szybkim rytmie może zwiększyć nasze tętno, podczas gdy powolna, uspokajająca muzyka może mieć odwrotny skutek. Muzyka może również wzmocnić nasz układ odpornościowy. Stwierdzono, że słuchanie muzyki może zwiększyć produkcję przeciwciał i poprawić aktywność komórek zwalczających infekcje. Jest to szczególnie korzystne dla osób, które wracają do zdrowia po chorobie lub operacji. Muzykoterapia stała się cennym narzędziem w dziedzinie medycyny służy do pomocy pacjentom z różnymi schorzeniami, od zaburzeń neurologicznych po problemy emocjonalne. Muzyka ma moc bycia z nami na głębokim poziomie, ułatwiając uzdrowienie i dobre samopoczucie. Krótko mówiąc, muzyka to nie tylko forma rozrywki, ale także potężne narzędzie poprawiające nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Niezależnie od tego, czy słuchamy naszych ulubionych piosenek, gramy na instrumencie, czy uczestniczymy w sesji muzykoterapii, Muzyka może zmienić nasze życie w zaskakujący i znaczący sposób. Kiedy więc następnym razem włączysz swoją ulubioną piosenkę, pamiętaj, że nie tylko będziesz się nią cieszyć, ale także przyniesiesz korzyści swojemu ciału i umysłowi w sposób, o jakim być może nigdy sobie nie wyobrażałeś. Numer 4. Melodie lecznicze Muzyka jako terapia dla ciała i umysłu. Muzyka ma wyjątkową i głęboką moc, która może poruszyć nasze emocje i uleczyć nasze wewnętrzne rany. Dostrzegając terapeutyczną moc muzyki, pojawiła się coraz bardziej rozwijająca się dziedzina muzykoterapia. Dziedzina ta łączy naukę i sztukę, tworząc holistyczne podejście do zdrowia. Dyscyplina ta wykorzystuje muzykę specjalnie w celu poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Aby pomóc swoim pacjentom, terapeuci wykorzystują różnorodne techniki, od tworzenia muzyki po aktywne słuchanie. Muzykoterapeuci pracują z pacjentami w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania, od dzieci z autyzmem, dla których muzyka może być sposobem na wyrażanie siebie i komunikowanie się, po osoby starsze z chorobą Alzheimera, u których sesje muzykoterapii mogą poprawić pamięć i nastrój. Poprzez aktywne słuchanie, improwizację muzyczną i inne techniki pacjenci mogą odkrywać swoje emocje i znajdować nowe sposoby ekspresji. Muzykoterapia pomaga poprawić komunikację, szczególnie u tych, którzy mają trudności z wyrażaniem się werbalnie. Muzyka staje się pomostem ułatwiającym połączenie i zrozumienie. Dodatkowo muzykoterapia może poprawić funkcje poznawcze, pomagając pacjentom rozwijać umiejętności myślenia i zapamiętywania. Korzystna jest także mobilność, ponieważ rytm muzyki może motywować pacjentów do ruchu i ćwiczeń. Ostatecznie muzykoterapia ma na celu poprawę ogólnej jakości życia. Dzięki muzyce pacjenci znajdują radość, ulgę i nowy sposób na połączenie się z otaczającym ich światem. Muzyka to nie tylko forma sztuki, ale także potężne narzędzie uzdrawiania i dobrego samopoczucia. Numer 5. Muzyka życia, w której melodie spotykają się z naszymi komórkami. Muzyka ma niesamowitą zdolność budzenia różnorodnych emocji od radości i podekscytowania, po smutek i spokój. Przenosi nas w różne nastroje i pozwala doświadczyć pełnej gamy ludzkich uczuć. Instynktownie poruszamy się w jego rytmie, znajdujemy ukojenie w jego melodiach i łączymy się z innymi poprzez wspólne doświadczenie. Muzyka to uniwersalny język, który przekracza bariery kulturowe i językowe, jednocząc ludzi w sposób, jaki może osiągnąć niewiele innych form sztuki. Ale co by było, gdyby wpływ muzyki wykraczał poza nasze emocje i docierał do podstawowych składników naszej istoty, naszego dna? Czy muzyka może mieć bezpośredni wpływ na naszą biologię, wpływając na funkcjonowanie i komunikację naszych komórek? Od stuleci filozofowie i uzdrowiciele zastanawiają się nad głębokim związkiem między muzyką a ludzkim ciałem, badając w jaki sposób wibracje i częstotliwości mogą wpływać na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Sugerując, że muzyka ma moc uzdrawiania i transformacji. Starożytne tradycje, od indyjskich rak poszamańskie bębny rdzennych kultur, od dawna wykorzystują dźwięk i muzykę do celów terapeutycznych. Te starożytne praktyki sugerują, że muzyka może zrównoważyć naszą wewnętrzną energię i promować uzdrowienie fizyczne i emocjonalne. W ostatnich dziesięcioleciach badania naukowe zaczęły odkrywać tajemnice tych starożytnych praktyk. Ujawniając fascynującą interakcję pomiędzy muzyką, naszymi mózgami, a nawet naszym dna, badania wykazały, że muzyka może wpływać na neuroplastyczność, czyli zdolność mózgu do reorganizacji i adaptacji. Ta eksploracja głębin wpływu muzyki na naszą biologię zabiera nas w urzekającą podróż podczas której melodie spotykają się z naszymi komórkami i gdzie harmonia dźwięku może być kluczem do odblokowania wrodzonego potencjału uzdrawiającego naszego organizmu. Muzyka nie tylko wpływa na nas emocjonalnie, ale może również mieć wymierny wpływ na nasze zdrowie fizyczne. Dołącz do nas, gdy zagłębiamy się w fascynujący świat muzyki i dna, odkrywając pionierskie prace naukowców takich jak Susumu Ono i odkrywając potencjał muzyki jako potężnego narzędzia uzdrawiania i dobrego samopoczucia. Kontynuując badania, możemy być o krok od odkrycia nowych sposobów wykorzystania muzyki do poprawy naszego życia i zdrowia w sposób, jakiego wcześniej sobie nie wyobrażaliśmy. Numer 6. Susumu Ono, naukowiec, który usłyszał muzykę genów. W dziedzinie nauki, gdzie króluje logika i dane, dr Susumu Ono, znany genetyk, odważył się wyjść poza konwencjonalność. Mając ciekawy umysł i innowacyjnego ducha, ono zdecydował się na tradycyjne rozwiązania, zamiast tego poszukiwał głębszych powiązań i ukrytych znaczeń w rozległym świecie genetyki. Zaintrygowany zawiłym pięknem muzyki i jej głębokim wpływem na ludzkie emocje, podjął wyjątkowe zadanie naukowe zbadanie możliwego związku między muzyką a naszą istotą, naszym dna. Dla ono muzyka była nie tylko formą sztuki, ale oknem na tajemnice życia. Fascynacja ono muzyką wynikała z jego przekonania że dzieła natury często opierają się na eleganckich wzorach i harmoniach, niczym pięknie skomponowana symfonia. Zauważył, że natura w swojej złożoności często odzwierciedla strukturę dzieła muzycznego z jego rytmami, melodiami i harmoniami. Jego hipoteza głosiła, że układ materiału genetycznego w dna może również wykazywać takie harmonijne wzorce, a muzyka ze swoją skomplikowaną strukturą rytmów i częstotliwości może być kluczem do rozszyfrowania języka naszych genów. Ono wierzył, że tłumacząc dna na muzykę, możemy odkryć nowy wymiar biologii. Kierując się tą intrygującą koncepcją, ono rozpoczął w latach 80. XX wieku serię przełomowych eksperymentów. Z niestrudzonym zaangażowaniem pracował w swoim laboratorium dzień i noc, korzystając z najnowocześniejszego sprzętu do prowadzenia swoich badań. Skrupulatnie przetłumaczył sekwencje aminokwasów, elementy składowe białek kodowanych przez nasze dna na nuty muzyczne. Proces ten nie był łatwy, wymagało to głębokiego zrozumienia zarówno genetyki, jak i teorii muzyki. To niekonwencjonalne podejście doprowadziło do zdumiewającego odkrycia, melodie generowane z tych sekwencji genetycznych nie były przypadkowym szumem, ale zamiast tego wykazywały zaskakujący stopień struktury i harmonii, podobnie jak kompozycja muzyczna. Nuty zdawały się układać według pewnego schematu, ujawniając ukryte powiązanie między biologią i muzyką. To pionierskie dzieło ono otworzyło nowy kierunek badań naukowych, sugerując głęboki związek między muzyką a planem samego życia, naszym dna. Ich odkrycia zainspirowały innych naukowców do zbadania tego fascynującego skrzyżowania biologii i muzyki, otwierając nowe możliwości badawcze i kładąc podwaliny pod przyszłe badania nad wpływem muzyki na nasze geny, oferując kuszący wgląd w siłę dźwięku, która może nas kształtować biologia i dobre samopoczucie. Prace ono pozostają świadectwem ludzkiej zdolności do odnajdywania piękna i połączenia w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, przypominając nam, że nauka i sztuka nie są tak odrębne, jak mogłoby się wydawać. Numer 7. Dna orkiestra symfoniczna naszego ciała. Wyobraźmy sobie nasze dna jako wielką orkiestrę symfoniczną, w której każdy gen gra na konkretnym instrumencie, wnosząc swój niepowtarzalny dźwięk do ogólnej harmonii życia. Każdy muzyk w tej orkiestrze odgrywa kluczową rolę i razem tworzą symfonię niezbędną do naszego istnienia. Niczym dobrze skoordynowana orkiestra, nasze geny współpracują ze sobą w złożony i zetsynchronizowany sposób, koordynując skomplikowane procesy, dzięki którym nasze ciała funkcjonują. Koordynacja ta jest tak precyzyjna, że nawet najmniejszy błąd może doprowadzić do dysharmonii odbijających się na naszym zdrowiu. Wewnątrz jądra każdej komórki znajduje się naszedna długa, zwinięta cząsteczka zawierająca ogromną bibliotekę informacji genetycznej. Biblioteka ta nie tylko przechowuje informacje niezbędne do naszego przetrwania, ale także przechowuje historię naszego gatunku. Informacja ta jest zakodowana w sekwencji czterech zasad chemicznych, reprezentowanych przez litery A, T, C i G. Zasady te są podstawowymi cegiełkami budującymi życie. A ich kolejność określa instrukcje genetyczne przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zasady te łączą się w określone kombinacje, tworząc szczeble drabiny dna, zwanej również podwójną helisą. Struktura podwójnej helisy to cud inżynierii biologicznej, dzięki któremu dna jest zwarte i stabilne, ale także dostępne dla transkrypcji i replikacji. Sekwencja tych zasad w naszym dna działa jak plan, dostarczając instrukcji dotyczących budowy i utrzymania naszych ciał. Ten plan jest odczytywany i tłumaczony przez złożoną maszynerię komórkową, która zapewnia, że każda komórka posiada informacje niezbędne do wykonywania swoich specyficznych funkcji. Geny, określone segmenty dna, działają jak nuty muzyczne, a każdy z nich ma unikalny kod określający nasze cechy, od koloru oczu i wzrostu po podatność na niektóre choroby. Geny te determinują nie tylko nasze cechy fizyczne, ale także wiele aspektów naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Tak jak dyrygent kieruje orkiestrą, dbając o to, aby każdy instrument odegrał swoją rolę w odpowiednim czasie i z odpowiednią intensywnością, tak też działają złożone mechanizmy molekularne regulujące aktywność naszych genów. Mechanizmy te obejmują czynniki transkrypcyjne, sygnały chemiczne i modyfikacje epigenetyczne, które razem zapewniają precyzyjną ekspresję genów we właściwym czasie. Ta skomplikowana interakcja zapewnia ekspresję naszych genów, co oznacza, że są one aktywowane w celu precyzyjnej i skoordynowanej produkcji białek, zachowując harmonię naszych procesów biologicznych. Białka są prawdziwymi wykonawcami instrukcji genetycznych, pełniąc wiele funkcji niezbędnych do życia. Zrozumienie tej skomplikowanej orkiestry w naszych komórkach ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia, w jaki sposób czynniki zewnętrzne, takie jak muzyka, Mogą wpływać na naszą biologię. Badania w tej dziedzinie ujawniają, jak doświadczenia i środowisko mogą wpływać na ekspresję genów, co jest zjawiskiem znanym jako epigenetyka. Badając sposób, w jaki częstotliwości i wibracje wpływają na nasze geny, możemy zacząć odkrywać potencjał muzyki jako potężnego narzędzia uzdrawiania i dobrego samopoczucia. Muzyka, która potrafi rezonować z naszymi emocjami i stanami psychicznymi. Może mieć głęboki wpływ na naszą biologię, otwierając nowe możliwości innowacyjnych terapii i holistycznego podejścia do zdrowia.